16 września 2018 Poznań. Wbijamy się do ulicy Grunwaldzkiej. Widzimy ścieżkę rowerową z znaczonym przejazdem i ciekawostka, której nigdy nie widzieliśmy. Znak stop. Jak należy się domyślać, ten znak dotyczy rowerzystów, którzy by chcieli przejechać przez tą bardzo niebezpieczną ulicę. Przejdziemy na drugą stronę, zobaczymy, czy z drugiej strony jest to samo. Z drugiej strony jest dokładnie to samo. W związku z tym się zastanawiam, dlaczego to jest chyba tylko jedno znane mi miejsce w Poznaniu, gdzie zastosowano takie rozwiązanie, które przecież w oczywisty sposób przyczynia się do bezpieczeństwa, w tym przypadku rowerzystów. Dlaczego nie ma takich znaków więcej w Poznaniu przy przejazdach dla rowerów, co niewątpliwie by się przyczyniło do zmniejszenia katastrofalnie dużej ilości zdarzeń, których uczestniczą rowerzyści. Weźmy pod uwagę, że rowerzysta jest pozbawiony żadnej osłony, nie ma żadnej osłony i staje się ofiarą przypadków. Przeżyje albo nie przeżyje.